Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku będzie dobra cena, czyli The Price is Right, a właściwie jej włoska wersja. Włoska wersja, która nosi nazwę OK Il Prezzo da Giusto. I dlaczego się zajmuję tą wersją? Ponieważ była to pierwsza europejska wersja The Price is Right w historii, która kiedykolwiek powstała. Ten teleturniej trafił do Włoch jako pierwszego europejskiego kraju w roku 1983 i był na antenie wszystkich trzech kanałów grupy Mediaset, czyli Italia Uno, Rete 4 i Canale 5. Ale o tym za chwilę. Teleturniej prowadzony był przez kilku prowadzących. Pierwszym prowadzącym był Gigi Sabani, który ten program prowadził w latach 83-87 na antenie Italia Uno. Jak tu widzimy taki artykuł z gazety, pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie robił sobie rekonesans. Spotkał się z Bobem Barkerem, ale to stare dzieje. Niestety Gigi Sabani zmarł w 2007 roku. Jego następczynią była Iwa Zanicki, chyba tak się nazywa, tak się wymawia to nazwisko, która prowadziła ten program najdłużej, ponieważ w latach 1987-1999. No i cóż, potem była jeszcze dwie prowadzące, których nazwisk dokładnie nie pamiętam, pierwszej nie pamiętam, ale druga nazywała się Maria Teresa Ruta. I ona prowadziła w latach 2000-2001. Potem ta druga prowadząca, zaraz po Iwie Zanicki, prowadziła w latach 1999-2000. Miała na imię Emanuela. No i cóż, jeśli chodzi o zasady, to niczym nie różniły się od amerykańskiego oryginału. Gry były te same, tylko że ceny były podawane w lirach i były najczęściej podawane w milionach lirów. Scenografia zmieniała się kilkukrotnie, tu tak wyglądało wielkie koło. Na początku gry czterech zawodników wywalizowało One Beat. No i tak, oni wchodzili do gier, no i trzech najlepszych rywalizowało w wielkim kole, a dwójka, która miała najlepsze wyniki, grała w finale. Tutaj mamy finał. Te olbrzymie sumy, ponieważ niestety lir włoski za dobrze nie stał w porównaniu do euro. Słaby był po prostu. No i cóż, ten teleturniej, jak już mówiłem, był nadawany na trzech kanałach włoskiej grupy Mediaset. Na początku był nadawany na Italia Uno. Potem się przeniósł na Rete 4, aby najlepsze lata spędzić na antenie Canale 5. Po czym po spadku popularności znowu powrócił na antenę Rete 4. Aż w końcu w 2001 roku po 18 latach emisji spadł z anteny. No i właśnie ta wersja The Price is Right właśnie się tym wyróżnia, że trwała najdłużej. Była nadawana bez przerwy przez 18 lat. Dzięki czemu uzyskała tytuł najdłużej trwającej europejskiej wersji The Price is Right. Nie dość, że pierwsza, to jeszcze najdłużej trwająca. Teleturniej ten miał 21 sezonów w sumie. Był nadawany od poniedziałku do soboty, najczęściej w godzinach popołudniowych, czy też wczesnym wieczorem. Był też okres czasu, kiedy był nadawany również w niedzielę. Tak więc nie można się dziwić, że przez te 18 lat zrealizowano w sumie 3466 odcinków. I był to pierwszy teleturniej w telewizji włoskiej, którym publiczność mogła podpowiadać zawodnikom, a także najdłużej trwający, jeden z najdłużej trwających teleturniejów w telewizji Mediaset. Jeśli nie najdłużej. Na pewno milionerzy trwały krócej niż dobra cena. No i to tyle takich szczegółów technicznych, jeśli chodzi o włoską wersję The Price is Right. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.